Radio Pryzmat. Radio w internecie. Porozmawiamy sobie o elektrybałcie. No i czy może ktoś z was wie, czym jest elektrybałt? Zuza? Czy masz jakiś pomysł? Wiesz, ja wiem, o co chodzi, gdzieś tam czytałam wcześniej, ale myślę, że tak jak byłem gdzieś z ulicy, jak ktoś spytał, no to bym oczywiście nie wiedziała, totalnie nie miałabym pojęcia. Tak, bo jest to taka nazwa, która na pierwszy rzut oka jakby nie nadprowadza nas na to, o czym tak naprawdę będziemy mówić, a elektrybałt jest to pojęcie wyrwane z Cyberiady Stanisława Lema. Z Cyberiada to był cykl opowiadań o robotach. No i elektrybałt to neologizm, a chodzi tutaj o to, że elektrybałt była to maszyna, która tworzyła utwory liryczne zamiast ludzi. No i czy mieliście wcześniej przyjemność czytać coś Stanisława Lema? Tak, i mnie się zdarzyło nawet niedawno, bo to było w poprzednim miesiącu, ale to były Dzienniki Gwiazdowe, dwa opowiadania, więc trochę inne postaci się pojawiały, ale też było dużo dziwnych nazw. Jakie na przykład nazwy? Gorsze niż elektrybałt? Gorsze. Teraz ciężko mi tak coś przypomnieć sobie tak szczerze, tak od razu, ale pomyślę, jak się przypomni, to powiem. Dobrze, więc damy ci jeszcze chwilkę. No a czy może Małgosia miałaś jakieś skojarzenia ze Stanisławem Lemem albo konkretnie z pojęciem elektrybałt? To znaczy na studiach spotkałam się z nazwiskiem, ale nie czytałam nic Stanisława Lema. A teraz może powiem tak bardziej stereotypowo, ale Kamil, czy ty z kolei wiesz coś o sztucznej inteligencji? Jakie są twoje pierwsze skojarzenia z tym hasłem? Bo brzmi to dosyć enigmatycznie dla kogoś, kto może... Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to mi się kojarzy właśnie z czymś, co jest nowego, takie w tych czasach obecnych. No i z nazwy sztuczna, czyli to nie jest inteligencja człowieka, tylko jakiejś maszyny. I myślę, że tutaj to jest taka ciekawa dziedzina, że można tutaj dużo to podpiąć właśnie, bo to jest sztuczna inteligencja i to może obejmować szeroki wachlarz tematów. Ja myślę, że podałeś taką bardzo dobrą definicję, taką, która każdemu już mniej więcej nasunie, o co w tym tak naprawdę wszystkim chodzi. A sam elektrybałt, tak jak wcześniej wspomniałem, to była maszyna, która tworzyła utwory liryczne, czyli maszyna, która zastępowała poetów w świecie Cyberiady i tworzyła ona różne wiersze, sonety, które były bardzo trudne do odróżnienia od tych tworzonych przez prawdziwych ludzi. I dochodziło nawet do takich sytuacji, że poeci byli zazdrośni po prostu o to, co tworzy elektrybałt, ponieważ ta sztuka była tak wysublimowana na takim poziomie, że przerastała nawet to, co tworzył człowiek. No ale koniec końców elektrybałt nie skończył dobrze, ponieważ został zlikwidowany, ponieważ rachunki za prąd były zbyt wysokie. No i miejmy nadzieję, że jeżeli tak rozwinie się ta sztuczna inteligencja, że będzie wypierała ludzi z ich codziennego trybu życia, to że rzeczywiście to skończy się tak dobrze i taki deux ex machina w tym przypadku też nam pomoże. A czy wy myślicie, że w przypadku sztucznej inteligencji również grozi nam to w prawdziwym świecie, że to może wyprzeć koniec końców prawdziwych poetów, czy jednak dziedzina, jaką jest liryka, czyli coś, w co musimy wkładać swoje emocje, co wymaga większego stopnia użycia tak naprawdę naszego mózgu, co wymaga większych procesów myślowych, ponieważ pod danymi metaforami kryją się czasami podwójne, a nawet potrójne znaczenia. Czy myślicie, że sztuczna inteligencja jest w stanie odtworzyć taki tryb rozumowania, czy jest to wizja zbyt odległa i to nam nie zagraża? Mnie się wydaje, że jednak zbyt odległa i to tak nigdy się nie stanie, że coś właśnie zostanie wyparte w 100%, że po jakimś czasie jednak będzie nam brakować tej takiej naturalności. I to jest właśnie, zwłaszcza w liryce, ten pierwiastek ludzkości jest zdecydowanie bardzo ważny, bo niektóre procesy komputerowe, jak na przykład procesy projektowania danych grafik, to jeszcze komputer, maszyna jest w stanie zastąpić w tym zakresie człowieka, ale jednak w czymś, w co wkładamy emocje, to tam raczej maszyna nie odnajdzie się i wyjdzie bardziej, że jest to sztuczna, a nie inteligencja. A ty, Zuza, jak myślisz, w jakich dziedzinach sztuczna inteligencja też nie może nam zagrozić? Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj ta, no wiadomo, liryka, w ogóle ten cały pojęcia z pisaniem, ze sztuką, to, no to jest coś, co jest to, myślę, niemożliwe. Chociaż wiem, że już trwają badania i jakieś tam różne maszyny tworzą. A propos właśnie malarstwa, chcą stworzyć roboty, które będą same malowały dzieła sztuki. Moim zdaniem po prostu jest to niemożliwe, ponieważ autor, niezależnie czy to jest sztuka wizualna, czy pisanie, czy nawet muzyka, no to tutaj wchodzą w emocje, tutaj wchodzi też wizja artysty, jego patrzenie na świat,
jakby to wszystko jest tyle czynników, że robot nie zastąpi nigdy człowieka, bo no, każdy z nas jest inny, tutaj wchodzą emocje, więc i wrażliwość na świat, więc no nie, myślę, że to jest niemożliwe. Jakby, może jest to możliwe, ale no, na pewno byłoby to dużo gorsze, byłoby to chyba puste, nie wiem, jak ci się wydaje, czy to można emocje jakoś maszynowo przetworzyć, wydaje mi się, że nie. Tak, ja zdecydowanie się z tobą zgodzę, to będzie puste i płytkie po prostu, że tam, tak jak wcześniej sobie razem ustaliliśmy, nie będzie tego drugiego czy trzeciego dna po prostu. Coś wytworzone przez komputer, przynajmniej na ten moment, wydaje mi się zbyt podstawowe, że takie rzeczy, które jest w stanie zrobić człowiek za pomocą swojej myśli, wyobraźni, abstrakcji, to dla komputera jest bariera nie do przeskoczenia i na ten moment wydaje mi się to wręcz abstrakcyjne. No wiecie, no wszystko będzie takie same, wejdzie komercja, no i będziemy nijacy. A właśnie przez to życie i ludzie są piękni, że się różnimy. Po prostu jakby wszystko było takie same, wszystko byłoby powielane, tak jakby komputer tworzył wszystko według danego algorytmu i schematu, to po prostu straciłoby swoją wartość. Każdy człowiek też ma swoje emocje i różnimy się pod tym względem, dlatego też myślę, że muzyka tutaj gra główną rolę, bo kompozytorzy też wpływają na nich różne czynniki, aby tworzyć muzykę we właściwy sposób i wyrażać swoje emocje. Pozostając w klimacie muzyki, w klimacie utworów muzycznych, warto zaznaczyć, że w kontekście sztucznej inteligencji muzyka też jest dziedziną, którą właśnie ta inteligencja dotknęła, ponieważ natknąłem się na wzmiankę o tym, że w ubiegłym roku odtworzony został, a właściwie stworzony od podstaw utwór Eminema, amerykańskiego rapera. Konkretnie stworzony został diss na Marka Zuckerberga, czyli założyciela Facebooka. No, podejrzewam, że jeżeli takie coś ukazałoby się naprawdę pod wpływem natchnienia Eminema prawdziwego, że tak powiem, to w grę wchodziłyby wtedy bardzo duże pieniądze i to by mogło mieć wielki wpływ na wiele czynników i wiele tak naprawdę na branżę komercyjną i wszystko z tym związane, ale właśnie sztuczna inteligencja od zera wytworzyła tekst Eminema, który obrażał Marka Zuckerberga i tym bardziej od zera odtworzyła jego głos, który właśnie ten tekst wykonał. I czy myślicie, że w przyszłości to może również być zagrożenie, że na przykład jakiś tekst jakiejś znanej osobistości będzie wytworzony całkowicie przez sztuczną inteligencję i że to wywoła jakieś skandale? Myślę, że tak, ale już oni to robią przecież. Jest deepfake, to się chyba nazywa, tak. Nie dość, że przedstawiają czyjąś twarz, to jeszcze ruszają tą twarzą, jest mimika zachowana, no i podstawiają czyjś głos i kiedyś była właśnie taka sytuacja, że Trumpa gdzieś tam podłożyli, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, no i była tam jakiś problem był po prostu wynik później na arenie międzynarodowej, więc jest to dość groźne, no i myślę, że jest to nieunikniony problem. A może już powracając, odbijając nieco od tematu różnych kontrowersji i odtwarzania mowy czy też mimiki człowieka, to przejdźmy może do samego elektrybautu, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, jest to neologizm. A czy może wiecie, skąd taka nazwa, ten elektrybaut? Bo wiemy, że jest to sztuczna inteligencja, ale dlaczego taka właśnie nazwa? Coś tam było, że dużo prądu jakby wykorzystywał ta sztuczna inteligencja, więc może od elektryczności i tego, że potrzebuje tego prądu, to tak bym tłumaczył ten pierwszy człon tej nazwy. Pierwszy człon, myślę, że zdecydowanie słusznie, a Agata, może masz jakiś pomysł? No właśnie, ja też wiązała z tą elektrycznością. Tak szczerze, a bardziej to tak nie przychodzi mi nic na myśl. Ale muszę tutaj powiedzieć, że wszystkie na razie odpowiedzi były słuszne, ponieważ jak najbardziej pierwszy człon jest związany z elektrycznością, z postępem technologicznym, a drugi człon z kolei nawiązuje do rybautów. Wiecie może, kim byli rybauci? Kto to rybaut? Jeżeli nie, to mogę wam szybko zdradzić, że był to artysta sztuki plebejskiej, czyli sztuki miejskiej. Tworzyli oni głównie w XVII wieku. No i dotyczyło wszelkich dziedzin muzyczno, literacko, taneczno, cyrkowych. No i właśnie Stanisław Lem sprytnie użył zabawy słownej i połączył elektryczność z rybautami w jeden elektrybaut. No i właśnie wtedy ta machina stała się można powiedzieć przedmiotem, który tworzył zamiast prawdziwych poetów. No a teraz powróćmy jeszcze raz do tematu sztucznej inteligencji, która może zastępować człowieka, bo już powiedzieliśmy sobie, że na razie nie grozi nam to jakoś bardzo, ale jedna sieć sklepów wprowadziła niedawno w jednym z polskich miast, nie powiem teraz dokładnie w którym, jeden swój obiekt, w którym nie ma tak naprawdę ludzkiego pracownika i można tam dokonać zakupów bez
kontaktu z żadnym kasjerem. I czy myślicie, że to będzie wkrótce standard, czy to będzie jedynie wyjątkowa sytuacja? Tak, myślę, że tak. Zresztą już można zauważyć takie rzeczy. Wiadomo, są sklepy, gdzie są ci pracownicy, ale na przykład na Alei 29 listopada tutaj w Krakowie, jak jedziemy autem właśnie w stronę Opolskiej, to przy Lewiatanie jest automat spożywczy, gdzie tak naprawdę jedzenie takiej pierwszej potrzeby, makarony, jakieś tam jogurty są dostępne, wystarczy podejść, jest to dostępne 24 na dobę, podejść, zapłacić i to wylatuje, więc takie rzeczy już się dzieją. Zresztą w szkole, pamiętacie, automaty na słodycze też były, więc no powoli chyba wchodzimy w ten świat, gdzie maszyny zastępujemy ludźmi. No i później już tych ludzi nie wiem, czy nie będzie potrzeba, może będzie dalej potrzeba, może zrozumieją, że jednak bez ludzi się nie da. Trudno powiedzieć, jak to dalej pójdzie, ale no na pewno na ten moment wszyscy dążą do tego, żeby było jak najwięcej. Kontakt z drugim człowiekiem też jest bardzo ważny. Jeszcze teraz, jak jest pandemia i jest to dosyć ograniczone, to myślę, że chociażby w tym sklepie można zwyczajnie porozmawiać z kimś. Mi na przykład się podoba pomysł hybrydy takiej, że mamy część, na przykład jak teraz jest sklep Lidl, to mamy te kasy samoobsługowe, ale też mamy opcję normalnego kasjera człowieka, więc tam możemy mieć kontakt. Żeby zawsze był jakiś wybór, żeby to nie było z góry narzucone, że tak ten kontakt z drugim człowiekiem będzie nam odebrany, tylko żebyśmy, jeżeli wolimy to robić w standardowym trybie, to żebyśmy jak najbardziej mieli taką możliwość. Bardzo słusznie, Małgosiu, zaznaczyłaś tutaj właśnie jeszcze wpływ pandemii na nasze relacje międzyludzkie. Tak śmiesznie odbiegamy trochę w temacie sztucznej inteligencji, czyli typowo komputerowej, do relacji międzyludzkich. Ale właśnie to jest taka moja obawa, że teraz, kiedy wszystko chcemy poddać automatyzacji, żeby wszystko było zastępowane, praca ludzkich rąk, żeby była zastępowana przez maszyny, no to tak naprawdę to już sięga setek lat, bo już ten cały proces rewolucji przemysłowej i tak dalej, to można drążyć w tym i drążyć, to jest temat rzeka, ale myślę, że właśnie to jest straszne i to jest, może to być rzeczywiście zagrożenie, że te relacje międzyludzkie i podstawowe interakcje, tak jak właśnie klient, kasjer w sklepie, że to może być nam odebrane, a tak naprawdę wtedy już całkowicie staniemy się sobie obcy, bo tak jak już teraz powoli człowiek staje się człowiekowi wilkiem, to w ogóle, kiedy już będziemy odzwyczajeni od codziennego kontaktu, codziennej takiej uprzejmości nawet, to w ogóle jakiś kontakt z człowiekiem zupełnie obcym, który nie jest ani członkiem naszej rodziny, ani naszym przyjacielem, to będzie sytuacja, w której wcześniej te nowe pokolenia zupełnie żyjące w zautomatyzowanym świecie nie będą znały i nie będą wiedziały, jak się zachować. I właśnie ja myślę, że te takie tradycjonalistyczne podejście, czyli takie właśnie, to już strasznie brzmi, że musimy mówić o tym w takim kontekście, ale ten już wspomniany wcześniej sklep, w którym mamy normalnego, żywego kasjera, to tego nie da się zastąpić przez maszynę, bo na przykład... Ale patrzcie też na starszych ludzi, przecież wiadomo, no my jako gdzieś te młodsze pokolenia, gdzie tak naprawdę, no może jeszcze nie w 100%, ale już trochę urodziliśmy się już w tej dobie internetu, tak? Ale starsi ludzie, dla których to jest dopiero nowość, no to ja nie wyobrażam sobie, znaczy mojego dziadka może sobie wyobrażam, ale tak naprawdę przecież też znam innych starszych ludzi i ja sobie niektórych nie wyobrażam, żeby oni szli do sklepu i nie mieli tam kasjera, bo nawet ja często, korzystając z tych kas właśnie, co Kamil wspomniał, w wielkich marketach, często są problemy po prostu. To nawet nie, że ja nie potrafię tego obsłużyć, tylko system się zacina, coś nie łapie, więc no to też nie możemy patrzeć na siebie, tylko też na starszych ludzi, albo po prostu osoby, które nie są tak biegłe w technologii, że to będzie problem wtedy dla takich osób. A teraz myślicie, że rzeczywiście sztuczna inteligencja ułatwia nam życie? Myślę, że w pewnym stopniu może ułatwić, ale jest tyle ludzi, którzy tak naprawdę nie nadążają za tym, co się dzieje tu i teraz, że możemy po prostu się w tym pogubić. Ja się tutaj zgadzam z Gosią, to prawda. Myślę, że fajnie byłoby najpierw ogarnąć rzeczy, które jeszcze gdzieś nam tak naprawdę leżą i na których jeszcze nie umiemy, a dopiero później zająć się tym rozwojem techniki sztucznej inteligencji, co jeśli będziemy znać to, te rzeczy wcześniejsze, których na dzień dzisiejszy nie do końca umiemy, to może ta sztuczna inteligencja nie okaże się taka zła i faktycznie nam pomoże w tym życiu, bo no dzisiaj być może, że jest to trochę utrudnienie dla takiego szarego człowieka,
A kiedyś, no jeśli faktycznie ta wiedza będzie na tyle, wiecie, będzie wszystko w porządku, że może to być jednak potrzebne. Wspomnieliśmy wcześniej o Eminemie, którego głos został wykorzystany do wytworzenia obraźliwego utworu z dedykacją dla Marka Zuckerberga. A czy myślicie, że właśnie sztuczna inteligencja może wyprzeć artystów muzycznych, nie konkretnie tekściarzy, bo właściwie tekst może być stworzony przez maszynę, ale czy standardem będzie muzyka wytwarzana przez komputer? Czy myślicie, że to może zastąpić prawdziwych artystów? Jeśli ktoś faktycznie napisałby tekst i jakiś tam robot by go odśpiewał, nawet nie wiem, jakby to mogło wyglądać, ale ten robot by odśpiewał, no to byłoby to jakieś, ale byłoby to chyba nijakie po prostu, bo to jest robot, on nie ma uczuć, on jakby... pewnie nie rozumie nawet słów, tylko jakoś tak komputerowo zaprogramowany jest, żeby takie słowa z siebie gdzieś tam wypowiadać. Więc myślę, że jest to możliwe, realne. Może już wkrótce będziemy mogli nawet usłyszeć takich piosenek. No ale tak jak mówiłam wcześniej i mówiliśmy wszyscy razem wcześniej, że to będzie nijakie, to będzie już taka komercja i to będzie bez uczuć. Podzielam twoje zdanie i myślę też, że właśnie w kwestii muzyki to nieraz takie właśnie ludzkie niedoskonałości, czy też improwizacje, to nieraz jest piękne i to jest to, co właśnie przyciąga nas w muzyce, ponieważ komputer wszystko zrobi idealnie, zgodnie z algorytmem, zgodnie z tym, jak to ma brzmieć, ale jednak nie będzie tam czuć tego pierwiastka ludzkości i nie będziemy słuchając tego wiedzieć, że o, ale ten artysta musiał się napracować, żeby każdą nutę dokładnie oddać, żeby w każdy dźwięk dokładnie trafić, tylko będziemy wiedzieli, że to jest stworzone przez komputer, to nie mogło się pomylić i to z góry, z samego założenia musiało być idealne. Ja tak teraz właśnie sobie pomyślałam o tej sztucznej inteligencji, o muzyce, to też może być tak, że ona może też spełniać marzenia niektórych osób, które bardzo na przykład chcą śpiewać, więc może im robić podkład muzyczny, czyli będzie sprawiać z playbacku, a ta osoba będzie występować z podkładem muzycznym sztucznej inteligencji i to też na pewno mogłoby się udać w jakimś stopniu. Ale wiecie, teraz komputerowo jest się w stanie też tak zrobić, że nawet jeśli nie potrafi śpiewać, to można ten głos wyrównać, to znaczy, tak jak już wcześniej, godzinę wcześniej, jak już wspomniałam teraz o Trumpie, to teraz i wspomnę o Frizie, o ekipie, tak jak Patryk godzinę temu. Oni też nagrali ostatnio całą płytę. Płyty, nie wiem do końca ile tego było, w każdym razie nagrali swoje piosenki, ich teksty chyba im ktoś napisał, też do końca nie wiem jak to było. No ale oni nie są muzykami, nie potrafią śpiewać, to wszystko było podciągane, jakoś tak systemowo robione. No więc jest się w stanie nagrać płytę, wydać tą płytę i być muzykiem, nie potrafiąc śpiewać. Tutaj zgodzę się z tobą, tylko właśnie powiem szczerze, że jestem nieco w tym temacie ekipy Freeza odnośnie konkretnie ich najnowszej płyty i wiem, że na przykład teksty na tę płytę były pisane przez rapera BRO, czyli właściwie wiemy, że też na przykład ten pierwiastek tekstu nie mógł być zastąpiony przez komputer w przypadku tworzenia płyty ekipy. Tak samo podkłady były zagwarantowane przez znanych producentów muzycznych, a odnośnie samego wykonu przez członków ekipy, którzy nie są muzykami, nie są ani raperami, ani piosenkarzami, nie umieją idealnie śpiewać tam. Wiemy, że jedna członkini ekipy, Marcysia, ona za modu śpiewała, więc ona tam ma jakąś przeszłość związaną z muzyką, ale pozostali byli instruowani na bieżąco przez wokalistów Cleo i właśnie wspomnianego wcześniej BRO, który pisał teksty, a oczywiście wszystkie niedoskonałości jak najbardziej mogły być naprawiane już w postprodukcji nagranego materiału, ponieważ kiedy mówimy o procesie tworzenia piosenki, no to oczywiście najpierw mamy tekst albo podkład, bo to możemy zrobić albo równolegle, albo jedno po kolei. Później wychodzi samo wykonanie, a na samym końcu jeden z najważniejszych elementów, czyli mix i mastering, czyli każdy dźwięk może być dokładnie jeszcze wyczyszczony, możemy ten wokal nieco odciąć z najniższych częstotliwości, z najwyższych, możemy odpowiednie dźwięki podbić, możemy dodać różne efekty, aby to wszystko nam dobrze brzmiało. No i oczywiście, że takie coś może być również wykonane przez komputer, ale jednak człowiek chyba w najlepszym stopniu będzie w stanie wiedzieć, czy dany dźwięk rzeczywiście ma brzmieć tak, brzmi tak, jak ma brzmieć i czy to może się, mówiąc kolokwialnie, sprzedać i spodobać ludziom, bo myślę, że komputer może to zrobić, ale nie wiem, czy to będzie, że tak powiem, słuchalne. To teraz też tak sobie przypomniałam taką historię, bo właśnie ostatnio oglądałam taki na YouTubie odcinek z jednego kanału o zespole Milli Vanilli i to był zespół, który w 1988 roku rozpoczął swoją działalność i on zespół dwuosobowy przez rok śpiewał z playbacku i dopiero po roku wyszło, że to nie są ich naturalne i prawdziwe głosy i odnieśli ogromny sukces w ciągu roku, więc da się w jakiś sposób oszukać. Więc dzięki komputerom możemy
możemy brzmieć tak, jak chcemy, tak jak właśnie marzymy, że sztuczna inteligencja, tak jak zostało tutaj wcześniej wspomniane, rzeczywiście może spełniać nasze marzenia, no ale jednak podczas występu na żywo artysta powinien brzmieć tak, jak brzmi, żeby oddawać to, za co tak naprawdę ludzie, którzy kupili bilet, zapłacili i co chcieli po prostu obejrzeć. Żeby... Tak, no to jest jego praca, więc powinien jakoś być też fair w stosunku do innych. Tak, a tak jak wcześniej właśnie wspomnieliśmy, tak jak właśnie ten dwuosobowy zespół, który śpiewał z playbacku, czy też ekipa, która z muzyką nie miała wcześniej zbytnio wiele do czynienia, to pokazuje, że za pomocą sztucznej inteligencji, wszelkich skryptów, wszelkich wtyczek, wszelkich różnych oprogramowań, jesteśmy w stanie z osoby, która nie ma, nie powiem, że żadnego, ale zdecydowanie nie ma takiego talentu, który mógłby trafić do rzeszy słuchaczy, możemy stworzyć gwiazdę, która po prostu będzie się podobać, której będzie się chciało słuchać, że ta sztuczna inteligencja daje nam naprawdę wielkie możliwości. Więc tak podsumowując, możemy powiedzieć, że sztuczna inteligencja jak najbardziej może być zagrożeniem, ale z kontrolą, jeżeli jest kontrolowana przez ludzi, to jest dla nas wielką możliwością i właśnie przyszłymi technologiami możemy, korzystając z dawnych rozwiązań, tworzyć teraźniejszość. I myślę, że to zdanie świetnie podsumowuje właśnie samą ideę sztucznej inteligencji. A za dzisiejszą rozmowę i za cały rok emisyjny dziękuję Wam. Michał Kękuś, Zuzanna Chmura, Małgorzata Bednarczyk, Kamil Milik i Agata Ciechanowska.